Czy poniższa funkcja jest ciągła, różniczkowalna w x równym 1? No i mamy funkcję G od x daną dwoma różnymi wzorami: innym dla xów mniejszych od 1, innym dla xów większych równych 1. No i mamy do wyboru wszystkie możliwości: ciągła, ale nie różniczkowalna, różniczkowalna, ale nie ciągła, zarówno ciągła, jak i różniczkowalna. Nie jest ani ciągła, ani różniczkowalna. Czyli wszystkie możliwe kombinacje. No i jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to zadanie rozwiązać. Ja tutaj od razu mogę wykluczyć. Tę odpowiedź drugą, no bo wiadomo, że jak funkcja jest różniczkowalna, to musi być ciągła, czyli nie może być różniczkowalna, ale, ale, ale nie ciągła. Na pewno takie odpowiedzi nie dostaniemy, więc możemy to od razu wykluczyć. No i teraz zajmijmy się najpierw ciągłością. Sprawdźmy najpierw, czy jest ciągła. Ciągłość. Sprawdzimy najpierw. No to żeby funkcja była ciągła, no to musi spełniać taki warunek, ciągła w punkcie x równym 1, że wartość funkcji g g od 1 musi być równa granicy funkcji w tym punkcie, granicy przy x dążącym do jedynki, z g od x. No to g od 1 możemy obliczyć. Tutaj to jest ten drugi wzór, bo to jest za x większego równego 1. No to jak wstawimy jedynkę tutaj za x, no to dostaniemy 0. Czyli wartość funkcji w jedynce to jest 0. A teraz zobaczmy, czy istnieje granica w tym punkcie. No w tym celu obliczymy oddzielnie granicę lewostronną i prawostronną. Tutaj jak mamy właśnie taką funkcję określoną różnymi wzorami na prawo i na lewo, no to tym bardziej wygodnie jest użyć granicy lewostronnej i prawostronnej. Czyli obliczymy najpierw granicę lewostronną w jedynce z g od x. No to jak liczymy granicę lewostronną, to znaczy, że liczymy granicę tego wyrażenia górnego, bo tu jesteśmy na lewo od jedynki, czyli liczymy granicę x-1. Tego wyrażenia. No i ta granica, jak wstawimy tutaj za x jedynkę, a możemy to zrobić, no bo ta funkcja x minus 1 jest po prostu ciągła dla wszystkich x. -ów. No więc granicą tego wyrażenia będzie po prostu 0, jak wstawimy jedynkę za x. No dobrze, no to teraz obliczmy granicę prawostronną, granicę przy x dążącym do jedynki z prawej strony z funkcji g od x. No to jak liczymy granicę z prawej strony, przy x dążącym do jedynki z prawej strony, to znaczy, że Liczymy granicę tego dolnego wyrażenia, no bo to wyrażenie mówi nam, jakie są wartości funkcji na prawo od jedynki. Czyli tutaj będziemy liczyli granicę tego wyrażenia x minus 1 do kwadratu. No i znowu to wyrażenie jest ciągłe. Możemy po prostu wstawić tutaj za x jedynkę i obliczyć wartość tej granicy. No i znowu jak wstawimy jedynkę za x, no to dostaniemy 0. Czyli widzimy, że granica lewostronna jest równa 0 granica prawostronna jest równa 0. To to oznacza, że granica funkcji w tym punkcie istnieje. Skoro lewostronna jest taka sama jak prawostronna, no to istnieje granica funkcji w tym punkcie i ta granica jest równa 0. No i granica jest równa 0, wartość funkcji w tym punkcie jest równa 0, czyli ten warunek jest spełniony. Ten warunek jest spełniony, który tutaj mamy. Funkcja jest zatem ciągła. Czyli możemy wykluczyć te odpowiedzi, gdzie funkcja jest nieciągła. No to jedną już wykluczyłem, a tutaj jeszcze mamy tę ostatnią. Tę mogę też wykluczyć. Czyli teraz jeszcze trzeba sprawdzić różniczkowalność. No to tutaj sobie sprawdzimy teraz różniczkowalność. Różniczkowalność. No to żeby sprawdzić różniczkowalność, to musimy sprawdzić, czy istnieje granica ilorazu różnicowego. Przy x dążącym do jedynki, bo w jedynce sprawdzamy, z g od x odjąć g od 1 podzielone przez x odjąć 1 g od 1 to wiemy, to jest 0, to już obliczyliśmy. No ale teraz, żeby sprawdzić, czy istnieje ta granica, to obliczymy oddzielnie granicę lewostronną i prawostronną, no bo z lewej strony tę funkcję mamy daną innym wzorem i z prawej strony innym wzorem, wzorem ze, z lewej i prawej strony jedynki. No to obliczmy najpierw granicę lewostronną, przy x zależącym do jedynki z lewej strony. No to tutaj g od x jest dane tym górnym wzorem, na lewo od jedynki, czyli wtedy mamy x minus 1 w liczniku, Odjąć g od jedynki to jest 0. Dla porządku tutaj napiszę, żeby wiadomo było, że nie zapomniałem o tym. No ale to 0 nie jest istotne. Mamy po prostu granicę x minus 1 przez x minus 1. No to to się skróci. To jest granica z jedynki, czyli to jest po prostu 1. Czyli ta granica lewostronna jest równa 1. No a teraz granica prawostronna przy x zależącym do jedynki z prawej strony to jak jesteśmy na prawo od jedynki, no to wartości funkcji g wtedy obliczamy tym dolnym wzorem. Czyli zamiast g od x, ja tutaj wpiszę x odjąć 1 do kwadratu. No odjąć g od 1, no wiadomo, to jest 0, mógłbym tego nie pisać, no ale mamy takie wyrażenie. No i teraz widzimy, że tutaj mogę skrócić granica przy x, zależąc jedynki z prawej strony, tutaj mogę skrócić przez x minus 1 i zostanie mi po prostu x minus 1. No a granica tego wyrażenia... To jest 0. No jak za x wstawię 1, no to to będzie 0, a ta funkcja jest po prostu ciągła bo w tym, no, dla całej prostej rzeczywistej, więc mogę wstawić tutaj za x, a 1 i liczyć wartość tej granicy jako wartość tej funkcji. No dobrze, czyli tutaj widzimy, że granica lewostronna jest równa 1, a granica prawostronna jest równa 0. No to to oznacza, że ta granica. Nie istnieje, no bo gdyby istniała, no to lewostronna i prawostronna musiałyby być równe tej granicy, więc tutaj ta granica nie istnieje, funkcja nie jest różniczkowalna. Dobrze, tutaj może zastanówmy się, co to w ogóle znaczy. To znaczy, że ta funkcja jest ciągła, ale nieróżniczkowalna. Tutaj mogę zaznaczyć od razu tę odpowiedź. Wiadomo, że to nie jest ta odpowiedź. No ale zastanówmy się teraz, może, jak będzie wyglądał wykres tej funkcji, jaka jest interpretacja tego, co tu obliczyliśmy. Czyli na lewo od x równego 1 funkcja ma nachylenie. 1, czyli tutaj to jest funkcja liniowa, ona tutaj ma nachylenie 1. Na prawo od tego punktu nachylenie jest 0, nachylenie styczne jest 0, czyli ta funkcja startuje później na prawo tego punktu poziomo, no i to jest, widać, to jest funkcja kwadratowa, czyli jesteśmy akurat w wierzchołku paraboli i tutaj później sobie rośnie, tak jak, to, tak jak parabola rośnie. No ale w tym punkcie mamy taki ostry kant, mamy taki skok nachylenia, czyli rzeczywiście funkcja jest ciągła, można ją narysować bez odrywania ręki, ale ponieważ tu mamy taki ostry skok nachylenia tej funkcji, mamy taki ostry skręt, taki kant, to nie jest w tym punkcie różniczkowalna.